Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Na nadchodzące święta przede wszystkim życzę Wam zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Pamiętajcie, że tego nie da się kupić. W tym roku na święta dostałam najpiękniejszy prezent, jaki można sobie wymarzyć. Prezent, którego również nie można kupić. A mianowicie wstając rano, dzień przed Wigilią padał śnieg. A dzisiaj, właśnie w Wigilię, również było pięknie biało i sypało. To jest najpiękniejszy prezent na święta, zwłaszcza u nas w Polsce, kiedy wiecie, że od dłuższego czasu to czekanie na śnieg jest jak czekanie na pierwszą gwiazdkę na niebie. Naprawdę, pojawia się już coraz rzadziej, zwłaszcza na święta. Żeby go zobaczyć, trzeba jechać w góry. Podczas pandemii było troszkę pseudo pandemii, powiedzmy to tak może. Było troszkę inaczej, latało mniej samolotów, ludzie mniej gdzieś tam chodzili, jeździli. W związku z tym ta pogoda się zmieniła, ten śnieg był i było go bardzo dużo. Natomiast znów wszystko wróciło do normy, mamy niebo zasnute samolotami. W związku z tym te chmury, to wszystko jest rozmywane. No i pogoda też się zmienia. W związku z tym ten śnieg, no niestety, raz jest, raz go nie ma. Natomiast te święta zdecydowanie są białe. Jeżeli u Was też, to super. Jeżeli nie, to bardzo mi przykro. Postarajcie się jechać może gdzieś, chociaż w ferie lub podczas świąt, żeby zobaczyć troszkę tego śniegu, bo naprawdę to jest coś niesamowitego. Zwłaszcza kiedy ma się już naszykowany stół wigilijny, kiedy stoi ubrana choinka, a za oknem pada śnieg i jest biało. Poza zdrowiem życzę Wam, żebyście mieli pieniążków tyle, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale nie tak dużo, żeby po prostu nie zwariować, bo niestety, ale za pieniądze możemy kupić fajne rzeczy, którymi się nacieszymy. Możemy również kogoś obdarować, możemy zwiedzać świat, natomiast zbyt duża ilość pieniędzy w niektórych przypadkach źle się kończy. Mamy więcej zmartwień, co z tymi pieniędzmi zrobić, jak je ukryć, jak zainwestować, a dodatkowo, jak wiecie, nie kupimy za to najważniejszych rzeczy, czyli miłości, zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła. Ja Wam właśnie takich świąt życzę, ciepłych, rodzinnych. I choć przy stole jest coraz mniej osób, o czym już wspominałam, bo z roku na rok odchodzą Wasi dziadkowie, rodzice. Ja już swoich rodziców właśnie nie mam i to pierwsze święta bez mojej mamy, w związku z tym są dla mnie dość ciężkie, natomiast żyć trzeba dalej i gdzieś tam głęboko w sercu oczywiście ona jest w wspomnieniach. Nawet z tego mieszkania, kiedy ubierałyśmy raptem jeszcze 2 lata temu choinkę. W związku z tym trzeba żyć tymi wspomnieniami, pamiętać o tych, którzy odeszli, a każdy kolejny dzień, nie tylko w święta, nie tylko z postanowieniami noworocznymi, spędzać przede wszystkim jako dobry człowiek, bo tylko za to będziemy kiedyś rozliczeni. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się jeszcze raz. Wesołych świąt.